20 czerwca 90 lat po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski świętowano w Piekarach Śląskich 75. rocznicę usypania Kopca Wyzwolenia, który jest żywym symbolem pamięci o powstańcach śląskich. Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich jest symbolem naszego miasta, wizytówką można powiedzieć, nawiązuje do tradycji naszych przodków i muszę powiedzieć, że on jest również bardzo ważny dla Górnego Śląska. Sądzę, że dzisiejsze uroczystości, ich przebieg i tak liczne uczestnictwo, nie tylko pocztów sztandarowych, co widać za mną, ale również mieszkańców, przedstawicieli władz wojewódzkich, parlamentarzystów, dowodzi, że tym, którzy ten kopiec sypali na cześć mieszkańców naszych przodków, walczących o wolność naszej ziemi, należy im się to, ten szacunek, należy im ten szacunek oddać, należy o nich pamiętać i stawiać ich jako wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń. W środowych uroczystościach wzięli udział żołnierze oraz dowództwo 34. Dywizjonu Obrony Powietrznej. Odsłonięto specjalną tablicę pamiątkową. Odbył się apel poległych. Wstańcie do apelu. Cześć i pamięć! Oddano salwy honorowe. Wicemarszałek województwa śląskiego podczas przemówienia wspominała, że dzisiaj nie wszyscy pamiętają o skomplikowanych losach Ślązaków i tej ziemi. Warto przypomnieć sobie o niezwykle trudnych i niesprzyjających okolicznościach, w jakich przyszło naszym przodkom walczyć o polskość na tych ziemiach. I jakiekolwiek pytania się w tej chwili pojawiają, jakiekolwiek są różnice zdań, nie można zaprzeczyć, że dzięki nim żyjemy dzisiaj w wolnym kraju, a w tym miejscu i nad tym kopcem powiewa biało-czerwona flaga. Do usypania kopca zużyto 29 tysięcy metrów sześciennych ziemi, która pochodziła z różnych zakątków Polski, z miejsc, w których odbyły się zwycięskie bitwy oraz pochowano największych rodzimych władców. Dzisiaj dla piekarzan to przede wszystkim symbol niepodległości. Oddajemy także cześć wszystkim tym, którzy tworzyli ten kopiec. Powstańcom śląskim i wielkopolskim, mieszkańcom Górnego Śląska podzielonego wówczas granicą, mieszkańcom Lwowa, Warszawy, Krakowa i wielu jeszcze innych miejsc w kraju czy za granicą. W obchodach wzięło udział kilkaset osób, w tym sporo młodzieży, która nieco inaczej pojmuje dzisiaj pojęcie patriotyzmu. Trudno było kształtować tożsamość, nie odnosząc się do historii, tak? I dlatego wydaje mi się, że ich udział tutaj pozwoli odnieść się, pozwoli się znaleźć w dzisiejszej rzeczywistości. Na pewno elementy patriotyzmu charakterystyczne dla mieszkańców Śląska to jest pracowitość, uczciwość, tak? Przywiązanie do ziemi, praca dla tej ziemi. Na zakończenie uroczystości w niebo wzbiło się 150 gołębi, które symbolizowały pokój oraz jedność Rzeczpospolitej.